Dzień dobry, zapraszam na wywiadówkę w naszym studiu minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i poważne pytanie. Weźmie pani udział w, tu cytat, medialnej szopce? Nie rozumiem, czego dotyczy to pytanie. Premier przegląda resorty, spotyka się z poszczególnymi ministrami, a gdy to samo robił Donald Tusk, jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński, mówił, że to medialna szopka właśnie, rozpaczliwa próba ratowania twarzy premiera i kabaret. Proszę zauważyć, że to inne momenty, inne działania. To jasne. Jest rok, i tu nie ma już zamknęliśmy szopki. Rok, rzeczywiście nowe wyzwania, nowe zadania. Wtedy też premier Tusk zamykał rok, otwierał nowy. W związku z tym pani premier podjęła taką decyzję, że z każdym z nas rozmawia, bo postawiła nam określone zadania. Musieliśmy to jaka jest te różnica zadania między przeglądem Tuska wykonać, a przeglądem Szydło? Teraz będziemy razem z panią premier w bardzo określonych parach zresztą też dyskutować o przyszłości, o tym, co na 2017 rok i o tym, co w następnej całej kadencji, czyli w 2018 i 2019. No rozumiem, zmieniła się optyka w zależności od tego, kto jest w opozycji, jak to rządzi. Z panem premierem Gowinem. I kiedy? Jestem w środę. Pani minister, kiedy będą gotowe nowe podręczniki napisane na podstawie nowych podstaw programowych? Myślę, że państwo już słyszą, czytają, niektórzy z wydawców już ogłaszają, że są gotowi w różnego rodzaju spotach. Są już gotowe nowe podręczniki? Są przygotowani do tego, znają podstawy programowe, dlatego że jest projekt rozporządzenia, kończy się, on będzie podpisywany. Ale podstawy programowe wciąż są jeszcze w konsultacjach. Rozumiem, że wydawcy pracują na niegotowych, niezaakceptowanych podstawach programowych. To jest harmonogram ustalony z wydawcami. We wrześniu spotkaliśmy. To ja dobrze rozumiem? To jest praktyka. Podstawy programowe nie są gotowe, a wydawcy na podstawie tych podstaw już pracują. Tak, oczywiście. Dlatego, że to są różne komponenty. To jest logiczne? Jeżeli chodzi. Tak, oczywiście. To znaczy, że te podstawy w konsultacjach mogą ulec jeszcze zmianie, a już na ich podstawie przygotowujemy podręcznik. Myślę, że w minimalnej zmianie. Dlatego, że myśmy się zabezpieczyli. Pewnie państwo zauważyli, że odbyło się coś takiego jak prekonsultacje, kiedy na przykład pojawiły się takie sformułowania, że teorii Darwina nie ma. Oczywiście są i były. Ale w konsultacjach uwagi, i to dość mocne, zgłaszają nawet resorty rządu Beaty Szydło. Prekonsultacje trwały, w związku z tym kilka dni mogliśmy przygotować takie rozporządzenie, które już uwzględni niektóre zagadnienia. Teraz są konsultacje, takie ustawowe konsultacje. Do końca stycznia. I w związku z tym pojawiają się różnego rodzaju opinie. To nie jest krytyka, to jest opinia. Ale podstawy mogą być zmienione. Minimalnie. To kiedy będą gotowe podręczniki? Bo wracam do pytania, które zadałem. Wydawcy są gotowi, pracują z nami w określonym rytmie. Powiedzieli, że zdążą na czas. Pani minister, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, kiedy będą gotowe. Pytanie jest konkretne. Kiedy? Myślę, że do wakacji już będą gotowe. Wszystkie podręczniki przed wakacjami. Może pani takie zapewnienie złożyć, rozumiem, w tym momencie. Panie redaktorze, myślę, że warto zawsze sprawdzać, jak to wcześniej bywało. Rzeczywiście jesteśmy i w dobrym czasie. Tym bardziej, że jak pan redaktor wie, podręczniki pojawią się w trzech rocznikach. W klasie pierwszej, w klasie czwartej i w klasie siódmej. Wydawcy są zdecydowanie za tym, żeby rzeczywiście dalej z nimi rozmawiać. Takie spotkanie będzie w następnym tygodniu. Nikt nie zgłaszał uwag, że nie zdąży z podręcznikiem. Czy może pani złożyć zapewnienie słuchaczom, nauczycielom, rodzicom, że przed wakacjami wszystkie podręczniki będą gotowe? Zdążymy z podręcznikami, tak. Tym bardziej, że do końca czerwca wszyscy nauczyciele z tych wrażliwych roczników, czyli klasy pierwszej, klasy czwartej, klasy siódmej, zostaną przeszkoleni z podstaw programowych. A propos nauczyciela, nauczyciele wciąż dopytują, czy będą mieli pracę w związku z reformą oświatową. Może pani zapewnić, że żaden nauczyciel nie straci pracy? W związku z reformą. W związku z przekształceniem. Panie redaktorze, ja chcę to przypomnieć... To może pani zapewnić. Chcę przypomnieć jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy też słyszeliśmy o jakimś chaosie, o tym, że 7 tysięcy nauczycieli straci pracę w związku z faktem, że oddaliśmy wolność rodzicom, decydują, czy 6-latek idzie do szkoły, czy uczy się w szkole. 80% rodziców zdecydowało, że uczy się w przedszkolu, pojawiły się dodatkowe miejsca pracy. Jest ich prawie 1000. Nauczyciele pytają, a na przykład, proszę pozwolić, burmistrz z Wolenia, Bogumiła Jaworska, o reformie mówi tak. Trzeba się liczyć z tym, że część nauczycieli straci pracę. Muszą się liczyć z tym, że tej pracy będzie mniej.
Komu nauczyciele bardziej ufają? Samorządowcom, którzy ich zatrudniają i wiedzą, jaka jest sytuacja w okolicy, czy ministrowi, który jest w Warszawie? Przede wszystkim ministrowi, który tak skonstruował prawo oświatowe, żeby to nie stało się możliwe. I pani wie, że żaden nauczyciel nie straci pracy. W bardzo wielu miejscowościach, w większości miejscowości, bo przecież kiedy trwały prace nad projektem ustawy od 16 września, wojewodowie z samorządowcami, kuratorzy i wizytatorzy z dyrektorami i nauczycielami diagnozowali sytuację, już przygotowywali się do specuchwały. Pani burmistrz z Wolenia nie wie, co mówi? Bardzo często, tak jak prezydent Słupska, bo rozmawiałam z prezydentem Słupska, tak jak prezydent Częstochowy, tak jak prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, prezydent Lublina, też na początku, kiedy jeszcze nie przeanalizowali prawa oświatowego, sądzili, że będą zwalniać nauczycieli. Wszędzie pojawiają się dodatkowe miejsca pracy. Pani minister, rozmawiałem z nauczycielami w jednej ze szkół podstawowych, która będzie połączona z gimnazjum. Według nich dyrektorka tej szkoły nie może im, nie chce im dziś powiedzieć, czy będzie miała dla nich pracę, bo jak twierdzą, najpierw ma zapewnić pracę nauczycielom gimnazjum, które dołączy do podstawówki, bo nauczyciele gimnazjum mają być priorytetem. Co pani im powie? Priorytetem jest każdy etat i każde miejsce pracy. Myślę, że spotkają się z wizytatorem i kuratorem, bo panie redaktorze, tego rodzaju pytania są pytaniami, na które trudno odpowiedzieć, dlatego że nauczyciela w gminie, w dzielnicy, pozwoli pan, że dokończę, w gminie, w dzielnicy patrzy się w całym systemie i my widzimy cały system, to znaczy wszystkie miejsca pracy, wszystkie klasy, które są do dyspozycji tychże nauczycieli. I to oznacza, że część nauczycieli będzie musiała jeździć po całej gminie. W większości wypadków, panie redaktorze, jeżeli mówimy o gimnazjum, tak jest. Jest ogromny niż demograficzny. Ale będzie ten problem większy po reformie? Będzie mniejszy. Ogromny mniej niż nauczycieli będzie musiało podróżować ze szkoły do szkoły. Ogromny niż demograficzny spowodował właśnie w gimnazjach, że tam rzeczywiście były kłopoty z naborem. I te gimnazja, które były przewidziane przez moich poprzedników jako stabilne miejsca pracy, miały liczyć około 350-400 uczniów. W tej chwili średnia to 150 i rzeczywiście możliwość w ciągu 5 lat, bo my naprawdę zaczynamy od września 2017 roku, będzie to proces 5-letni. A propos ten września, nauczyciel będzie miał do dyspozycji kolejne klasy. Pani minister, jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego zbierze 500 000 podpisów pod wnioskiem o referendum mające zatrzymać tę reformę, zgodzi się pani na takie rozwiązanie? Prawo oświatowe stało się faktem. W 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, prezentując swój program, gdzie było przekształcenie gimnazjów, wygrało wybory. Pani minister, oprócz w kampanii tego wyborczej ówczesny szef sztabu PiS, Stanisław Karczewski, mówił na antenie Radia RMF FM, że jeśli obywatele zbiorą wystarczająco dużo podpisów, to taka inicjatywa będzie dostrzeżona przez nową władzę. Co to znaczy dostrzeżona przez nową władzę? Chciałabym jeszcze dodać, panie redaktorze, bo muszę skończyć myśl, że ci, którzy stają w tej chwili, mówiąc o referendum, sami zmielili podpisy pod referendum, nie tylko w sprawie sześciolatka, ale również w sprawie gimnazjum i historii. A teraz Prawo i Sprawiedliwość zmieli podpisy? Nie, ja realizuję te zapisy referendum. Bo jakiego referendum? Które się nie odbyło i które zostało zmielone. Ale wtedy mówiła pani i pani koleżanki i koledzy. Tam, gdzie życzą sobie jego rodzice i tam się uczy. Historia w pełnej krasie wraca do podstaw programowych. W tej chwili mówimy o gimnazjach. Pani i minister, teraz ktoś dalej może powiedzieć tak. Chciałbym zapytać panią minister edukacji, dlaczego obawia się wysłuchać zdania Polaków, jak oceniają obecny system edukacji? Tak pytała posłanka Prawa i Sprawiedliwości poprzednią minister edukacji w czasie debaty dlatego sejmowej. Dlatego wyciągnęliśmy wnioski i kiedy przygotowywaliśmy się w opozycji do wyborów, przyjechaliśmy Polskę wzdłuż i wniosek wszerz. Jest taki, że nie chcecie dać Polakom zadecydować. Na podstawie właśnie tych spotkań rzeczywiście podjęliśmy takie decyzje dotyczące programu. Oprócz tego odbyła się w Polsce debata, a później konsultacje. I też chcę zauważyć, 27 czerwca w Toruniu ogłosiłam założenia do reformy. Myślę, że każdy odpowiedzialny, komu zależy na polskiej edukacji, na tym, w jaki sposób funkcjonuje tam dziecko, nauczyciele i rodzice, pomyślałby, że jeżeli chce poprosić o głosy suwerena, to należało wtedy właśnie te decyzje podejmować. Minister, bo panie redaktorze, edukacji, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Już teraz zapraszam tam naszych słuchaczy. Pani minister, dziękujemy słuchaczom. Bardzo dziękuję.